Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. W centrum Chorzowa przy ulicy Truchana 56 powstaje 18 nowych mieszkań komunalnych, w tym dwa przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z tego co widzimy, budowa idzie w dobrym tempie, jest planowa, mieści się w terminie. Jest to oczywiście, można powiedzieć, taka jaskółka tego, co się będzie działo w mieście, dlatego że jeszcze w tym roku oddajemy kolejne 60 mieszkań przy ulicy Kościuszki wraz z TBS-em, gdzie będzie 16 mieszkań komunalnych, a następnie kolejna budowa przy ulicy Karola Miarki, tam gdzie był kiedyś szpital, tam będą również mieszkania komunalne. Około 80 mieszkań. Tutaj mamy mieszkań 18, w tym dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych będą przystosowane. Nasza inwestycja realizowana jest od czerwca ubiegłego roku. Co mogę powiedzieć, no takim dużym plusem jest pogoda, która nam sprzyja i dzięki temu możemy realizować to w harmonogramie przyjętym z inwestorem. Zgodnie z umową inwestycję mamy oddać w październiku, ale biorąc pod uwagę, że no pogoda sprzyja, są widoki na to, że skończymy ją wcześniej. Koszt inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Miasto otrzymało na ten cel dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Chorzów wraca do swoich industrialnych korzeni. W hali byłej elektrowni Huty Królewskiej przy ulicy Metalowców powstanie pierwsze w Polsce Muzeum Hutnictwa. Chorzów we współpracy z kopalnią Guido pozyskał ponad 58 milionów złotych unijnej dotacji na ten projekt. To największa dotacja w historii miasta na cele kulturalne. Obecnie trwa przygotowywanie procedur przetargowych oraz zwożenie kilkudziesięciotonowych eksponatów. Muzeum Hutnictwa, jakie tutaj powstaje, no prawdę mówiąc to miejsce, czyli nasze miasto, które nazywało się przecież Królewską Hutą, jak najbardziej zasługuje na to, aby tą historię poprzemysłową wspomnieć, aby o tym pamiętać. Pokażemy to, co w historii Chorzowa było najbardziej imponujące, najbardziej wyjątkowe, bo to, co się wyjątkowego zdarzyło, to było powstanie tutaj przemysłu. Stąd też powstał pomysł, aby w tym miejscu powstało Muzeum Hutnictwa, naprawdę takie nie na poziomie lokalnym, tak, tylko Muzeum Hutnictwa na poziomie regionalnym, myślę nawet na poziomie ogólnopolskim. Do końca 2019 roku hala w centrum Chorzowa przejdzie gruntowną renowację, która przeprowadzona zostanie z dbałością o detale architektoniczne, takie jak kształt okien czy wygląd bramy głównej. Całkowicie odnowiona zostanie także przybudówka, w której powstanie nowoczesna sala audiowizualna. 17 lutego w Istebnej rozegrano siódme zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa. Pogoda i frekwencja dopisały jak co roku. Na starcie stanęło ponad 150 zawodników. Pula nagród i ich wartość jest na tyle dobra i atrakcyjna, że przybywa nam konkurencja w tych zawodach. Zjeżdżają się ludzie nie tylko z Chorzowa, ale również z innych miast. Byli zawodnicy, którzy walczą właśnie o te nagrody. Nam jest zawsze strasznie przykro, jak ktoś dzwoni, a my już nie możemy zapisać. Więc postanowiliśmy, że w tym roku odejdziemy od dyplomów, które zajmowały trochę czasu na drukowanie, a za to rozszerzymy listy. Pomiar czasu jest tu bardzo dobry, więc mogliśmy z tych 120 podskoczyć do 150. Udało się wygrać wszystko, co się wszystko, dało. Wszystko, co się dało. Prawie. Najmłodszy, przepraszam. Drugi w swojej kategorii wiekowej. Nie. Starszy w trzeciej w swojej kategorii i w wiekowej też. I w Open trzeci jednocześnie. No, a ja czwarty, niestety, po raz trzeci z rzędu, czwarty. No, ale w sumie najważniejsze, że się udało w rodzinnie. Drugi rok rzędu. No, wydaje mi się, to zresztą tak rozmawialiśmy tutaj z organizatorami, że dla nich też najważniejsze jest to, że to są rodzinne zawody, żeby tu rodziny przyjeżdżały i rodziny startowały i to, że było 19 rodzin, super moim zdaniem. Basen przy Placu Powstańców w Chorzowie, który od kwietnia ubiegłego roku przechodzi gruntowną modernizację, dostępny będzie od 5 marca. Tutaj praktycznie poza sufitem i kilkoma elementami na suficie to chyba nie ma nic, co by nie zostało wymienione, zmienione. Wszystkie kafelki, ściany, okładziny w Niecce, na plaży, dookoła mamy dwa jacuzzi, było jedno, trybuna wyremontowana, szatnie wyremontowane, sanitariaty wyremontowane, wentylacja, jak Państwo czujecie, zupełnie inny komfort wchodzenia do basenu. Cały basen oczywiście jest termomodernizowany, z redukcją przeszklenia dosyć znaczną. No praktycznie wszystko, można powiedzieć. Wszystko jest wymienione na nowe, dodatkowo pewne elementy grafiki, elementy dodatkowych kolorowych świateł, które będą służyły przy naszych zajęciach, które tu będziemy chcieli mieszkańcom Chorzowa zaproponować. Patrząc na gabaryty basenu, na to miejsce, na tą działkę, którą tutaj mamy, to zbyt wiele tutaj już pokombinować nie można, więc stwierdziliśmy, że coś wymyślimy w środku, w basenie.
i zostało zamontowane ruchome dno, które od poziomu 0 do poziomu plaży może się wysuwać, czyli łącznie z tym, że poza lustro wody. No naprawdę gruntowna, można powiedzieć, modernizacja. Trochę to trwało, ale naprawdę zakres był olbrzymi. Prócz gruntownego remontu Moris wprowadza do oferty nowe zajęcia w wodzie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Aqua Spinning, Aqua Step oraz Aqua Jump. Na otwarcie zapraszamy już 5 marca. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.